Cześć. Dzisiaj mam dla Was kompletną ciekawostkę i może ktoś z Was, widzów, będzie wiedział, cóż to za konstrukcja jest, jak się nazywa, skąd pochodzi, w jakim okresie była produkowana. Jest to taki zamek szyfrowo-kluczowy, który podesłał do mnie widz Łukasz wraz z krótkim listem. Może przeczytam dwa, trzy zdania. Zamek został znaleziony podczas porządków w budynku po dziadku mojego dobrego przyjaciela Topera. Toper również dzięki wielkie za to, że umożliwiłeś Łukaszowi podesłanie mi tej konstrukcji. Sama konstrukcja jest bardzo ciekawa. Prawdopodobnie pochodzi z lat 60., 70. i najprawdopodobniej jest produkcji rosyjskiej. Kod do otwarcia to 4-0. Klucz wkłada się pinami do góry. Tutaj Łukasz też pisze, że kod wydaje się prosty. Oczywiście tak, też mi się wydaje prosty. I że na pewno jest możliwość zmiany, ale z tego co rozumiem, nie odkrył, jak to zmienić. Także tu Łukasz Toper, no, serdecznie pozdrawiam i dziękuję Wam za tę konstrukcję. Ja przyznam się szczerze, że dzisiaj odebrałem i nie widziałem tego czegoś takiego nigdy wcześniej, poza zdjęciem, które Łukasz wysłał mi mailem, a trzymam to w rękach, coś takiego po raz pierwszy. I nawet nie spodziewałem się, że coś takiego, może coś takiego, znowu się powtarzam, kiedykolwiek będę miał w łapach. Rzuciłem do internetów krótki próbę znalezienia, taki research krótki i no niewiele znalazłem. Znalazłem na forum czeskim, ktoś wkleił zdjęcie tego zamka i w poście poniżej, to taki forum lockpickingowe, w poście poniżej znalazłem informację, że to podobno jest zamek polski. Więc ja nie wiem, jaki to jest, tak? To był jeden post na forum, nie było żadnych źródeł, ani nazwy firmy i tak dalej. Tu Łukasz pisze, że to prawdopodobnie jest rosyjski. Być może tak jest też. W sensie, któryś z tych dwóch, a być może jakaś inna nacja. Jak ktoś wie, cóż tu, skąd ten zamek pochodzi, może zna nazwę albo fabrykę, która to produkowała, to proszę dajcie znać na forum. Tutaj jest taki charakterystyczny znaczek, który mi niewiele mówi, ale pewnie jest kimś logo. Dobra, ja chwilę grzebałem w tym zamku, w sensie próbowałem tutaj zmienić te kody i odkryłem, jak to się robi. Także już pokazuję, co trzeba zrobić, bo generalnie dobra, może zacznijmy inaczej. Zobaczmy, jak ten zamek otworzyć, tak? Przy układzie 0000, czyli tym, który w tym momencie jest kodem tego otwarcia zamka, wkładamy klucz, no i ten klucz nam obraca ten tam język i cała od filozofia. Jak zmienimy kod, czyli coś pokręcimy, no choćby w jednym, to włożymy klucz, ale konstrukcji już nie obrócimy. Świetna sprawa. Już Wam pokazuję, jak ten kod zmienić. Przy przekręceniu klucza o 45 stopni, około wskazując na ten pierwszy ten dysk szyfrowy, zauważyłem, że chcę delikatnie, żeby nie poruszać, że te elementy, o, poczekajcie, się wciskają. Wszystkie zaczynają się wciskać. I o to właśnie chodzi w tej konstrukcji, że żeby zmienić kod, to trzeba go wcisnąć i przekręcić. I tutaj nawet są w środku takie specjalne wypustki, które umożliwiają zrobienie tego takim narzędziem jak śrubokręt, tak żeby nie zarysować tej konstrukcji. Już pokazuję, przełączmy sobie to na przykład na dwójkę. OK. I teraz klucz nam się dalej obraca. Wszystko pięknie działa. Mamy teraz kod 0200. I jak wrócimy do 000, no to teraz mamy już inny ustawiony i to nie działa. Także Łukaszu, Twoja ciekawość, mam nadzieję, została zaspokojona. Ja nie ukrywam, że w internecie nie znalazłem nic na temat tego, jak to zmienić. I gdzieś sobie tak kombinowałem, bo też nie pasowało mi to, że tu są zera,
a nie bardzo wierzyłem, że coś tu trzeba odkręcać, żeby grzebać. Poza tym, nawet tu przyznam się wam, że próbowałem coś zobaczyć, odkręcić, ale zdjęcie tego plastika wiąże się z tym, że tutaj piny, które zresztą widać, 1, 2, 3, 4, 5 jest, tu w środku jakby nie ma, nie widać przynajmniej pinów. No i pewnie tak jest, że ta część klucza jest bezpinowa. No to one by wyskoczyły. Tutaj nic ich nie trzyma. Poza tym plastikiem wolałem tego uniknąć. Szkoda mi bardzo byłoby popsuć ten zamek. Co jeszcze zauważyłem, że przy tych kołach szyfrowych są takie tutaj wypustki też na tym, już trochę wyrobione i lekko spękane. Ale też no, na razie nic tutaj gmerać nie będę. Prezentuję wam taką po prostu ciekawostkę, bo naprawdę dla mnie to jest mega fajna rzecz, trzymać konstrukcję, której nie wiem, nie widziałem nigdy, nie widziałem u innych osób, które nagrywają, zagranicznych i tak dalej, a tymczasem takie cudeńko trafiło się do mnie dzięki tutaj widzowi Łukaszowi i jego przyjacielowi Toperowi. Mam nadzieję, że dobrze odmieniam. Także kurczę, no, dziękuję wam chłopaki raz jeszcze. Mam nadzieję, że innym widzom się materiał spodobał, zamek zaciekawił. Naprawdę, naprawdę fajny patent. Ustawię na jedynkę. Ja się boję, że po prostu gdzieś to zaraz te kody poustają złe i nie będzie za dobrze. Ale jak widać, to działa, tak? Mamy teraz szyfr 1200. Tu w ogóle klucz jest fajnie skonstruowany, że właśnie kluczem po prostu to ustawiamy. Znaczy klucz, no cały ten pomysł jest taki, że podchodzimy, ustawiamy sobie kluczem najpierw kod, a później otwieramy go. Otwieramy zamek za jego pomocą. Myślałem przez chwilę, że być może jest jakiś klucz specjalny, jak tam kombinowałem do tego ustawiania tych kół, ale na całe szczęście nie. Wszystko jest możliwe w taki sposób, bez specjalnych tam klucz czy narzędzi. Dobra, ja ustawiam 000, już nie chciałbym tego gdzieś zapomnieć i popsuć, a tak to będę wszystko wiedział. No naprawdę, rarytasik. Dziękuję bardzo. A tak tylko dogram jeszcze, że nie próbowałem tego pikować. Gdzieś pewnie spróbuję. Nie wiem, czy jest w ogóle realny jakiś sensowny atak na tą konstrukcję, typu wyczucie czegoś, a później gmeranie na kołach, ale to takie pikowanie to już naprawdę czyste hobby, a raczej nierealny atak. Dobra, to nie paplam już. Dzięki, cześć.